Odeszliśmy od murzyńskości. Takimi słowami minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski skomentował fakt, że prezydent Barack Obama nie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Co na temat takich słów sądzą politycy? Tak naprawdę od tej tak zwanej dobrej zmiany październikowej mam takie wrażenie, że kiedy już tak myślę, że ten wizerunek Polski już został tak zszargany, że właściwie się już gorzej nie da, zawsze wyskoczy minister Waszczykowski i zawsze da mi nadzieję, że można jeszcze bardziej. No to ewidentnie świadczy o tym, że on się nie nadaje na ministra spraw zagranicznych. To się po prostu mi w głowie nie mieści. Jak dyplomata może używać tak niedyplomatycznych słów? One ograniczają możliwości wielu spotkań. To jest minister spraw zagranicznych, który obniża naszą wiarygodność, spraw nie załatwia. Nie był w stanie załatwić prezydentowi Andrzejowi Dudzie spotkania z prezydentem Barackiem Obamą. Teraz nas kompromituje. No to nie jest dobra perspektywa. Czy pan minister Waszczykowski powinien sobie przyjąć za serca pewną radę? Czasami warto milczeć. I myślę, że on sobie to powinien pytać codziennie rano przed lustrem i tak po prostu robić. Nasz autor zapewne miał na myśli taką służalczość. Mówimy tutaj o panu ministrze Sikorskim, który pierwszy użył tego sformułowania. No to jest nawiązanie do tego, co zrobiła poprzednia ekipa. Po prostu zniszczyli całkowicie nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To naśmiewanie się właśnie z murzyńskości, to mówienie o robieniu łaski Stanom Zjednoczonym i tak dalej, i tak dalej. No to są absolutnie słowa niedopuszczalne w dyplomacji, niepoprawne politycznie. Nawet jeżeli to było powtórzenie nielegalnie nagranej prywatnej rozmowy byłego ministra, to świadczy o kulturze osobistej i o braku dyplomacji ministra spraw zagranicznych. To są słowa, które pokazują, że pewne osoby są, nie mają kompetencji, nawet jeżeli mają wiedzę czy doświadczenie, do sprawowania określonych funkcji, jeżeli Beata Szydło tego nie widzi, jeżeli pozwala na absolutny demontaż wizerunku Polski za granicą. Jeżeli prezydent RP jest w Stanach Zjednoczonych, a minister Waszczykowski mówi o tym, o czym powiedział, no to jest absolutny skandal. Pani premier powinna się wstydzić, on powinien złożyć dymisję, a ona powinna przyjąć.